Czyli witaj dzisiaj w innych okolicznościach, takich fajnych. Zapraszam Ciebie do obejrzenia filmu z wartością, która pomoże Tobie troszeczkę w biznesie, w marketingu. Mam nadzieję, że przyda ona się Tobie w Twoim rozwoju. Ja za chwilę pędzę do mojego laptopa, nie tutaj, nie tutaj, w innym miejscu. A Ty korzystaj z tego, co ja przygotowałem tam dla Ciebie. Także zaraz się widzimy po drugiej stronie. Witam Ciebie w kolejnym nagraniu. Dzisiaj porozmawiamy o strategii marketingowej. Jednym z elementów właśnie strategii marketingowej jest ruch do Twojego produktu, do Ciebie. Wszystko zależy od tego, czy prowadzisz marketing jako firma, czy jako Ty, jako osoba. Od tego zależy. I w związku z tym, w zależności od tego, jak prowadzisz ten ruch, czy to jako firma, czy jako ty, tak będziesz musiał dostosować swoją strategię związaną z ruchem darmowym i płatnym danego produktu czy usługi. I pokażę Ci w tym krótkim nagraniu darmowy ruch, gdzie możesz kierować wartość, content, swoje produkty na dane miejsca, jak również miejsca płatne. Zacznijmy od darmowych, jest ich trochę, na pewno większości znasz, jak nie wszystkie, i z płatnych również. Zacznijmy od darmowych. Mamy przede wszystkim vlog, mamy różnego typu nagrania właśnie na YouTubie, czy jakieś filmy na Facebooku, na Instagramie, które możemy tworzyć, dzięki którym możemy dawać wartość ludziom, a oni w związku z tą wartością dowiadują się o nas, o tym, czym my się zajmujemy i w jaki sposób mogą z tej wartości skorzystać, a my możemy im w tym pomóc. Część ludzi skorzysta, powie fajnie, dobry produkt czy usługa, będę mógł to wykorzystać, część powie, że nie, a kolejna część osób stwierdzi, że no fajny produkt, natomiast ja nie jestem w stanie tej rzeczy sama zrobić, dlatego poproszę Ciebie, żebyś Ty tą daną rzecz czy usługę za tą osobę wykonał, ponieważ po Twoich wartościach, którą dajesz w różne miejsca na social mediach, to widzi, że no, jesteś osobą na poziomie i sprawdzimy. Ja Tobie zaufam, Ty zrobisz dla mnie tą usługę, a później może coś więcej, nawiążemy jakiś lepszy kontakt, może będziemy lepiej współpracować więcej. Także darmowy ruch jest bardzo ważny, czyli vlogi, różnego typu filmy, Facebook, posty, wydarzenia, live'y, filmy, fanpage również, posty, wydarzenia, live'y, Instagram również, przede wszystkim zdjęcia. I w tych dwóch miejscach, jeśli chodzi o Facebooka, o Instagram, to przypominam Ci, że teraz na topie są relacje. Tak, mamy rok 2019, relacje, które trwają na tych social mediach 24 godziny. Więc wykorzystaj relacje do dodawania wartości i też lifestyle'u, który pokazuje, że dzięki tym, co masz tutaj w głowie, co zdobyłeś, co zdobyłaś, jesteś w stanie prowadzić takie życie, a z drugiej strony pokazywać, że możesz też tym ludziom pomóc. Ok, blog, dawanie wartości na blogu, podcasty. Podcast możesz też zrobić za jednym zamachem, nagrać wideo i zrobić z wideo po prostu podcast. Grupy facebookowe różnego typu. Tu coś darmowego widzę, coś mi się wkradło. I szukanie klienta po konkretnych osobach na social mediach. Jeżeli znasz, wiesz, kto jest Twoim docelowym klientem, wiesz, czym dana osoba się zajmuje, czyli wszystkie bardzo dobre szczegóły, wszystkie najważniejsze szczegóły danej osoby znasz, wiesz, masz opisanego Twojego klienta od A do Z, to wiesz, gdzie go masz szukać w social mediach, w jakiej grupie, czy u danej znanej osoby, która ma właśnie u siebie w znajomych tą osobę, która może zaczyna biznes, może już jest w biznesie, ale no, na przykład nie ma tej usługi, na przykład nie ma w sobie albo u siebie w biznesie wdrożonego danego procesu, a ty się tym akurat zajmujesz, no to możesz taką
taką usługę czy dany produkt, w zależności co prowadzisz, możesz takiej osobie zaproponować. Kwestia jest, żeby wiedzieć wszystko o twoim idealnym kliencie i wtedy szukasz taką osobę właśnie na grupach, szukasz na Facebooku, wśród swoich znajomych, wśród znajomych innych osób, na fanpage'ach, na Instagramie, na LinkedInie. Także to jest bardzo ważne, żeby znaleźć, wiedzieć wszystko o swoim idealnym kliencie, jaki to jest klient i do którego my chcemy uderzyć, mówiąc kolokwialnie. No i ruch płatny, który jest też niezbędny do tego, żeby dawać wartość, dzięki której dana osoba czy firma będzie mogła się rozwijać jak najlepiej. Czyli mamy Facebook Ads, Instagram, Google Ads, LinkedIn, Twitter i Udemy. Udemy, czyli to są tak zwane solo adsy. Wykupujesz za daną kwotę u osób, które zbudowały listy, mega listy, naprawdę bardzo duże listy, wykupujesz jakby możliwość wysłania przez te osoby, które mają u siebie te wszystkie osoby, możliwość wysłania przez nich swojego maila. Ty tworzysz maila, dajesz link do tego, żeby się zapisali na twoją listę mailingową, kupili twój produkt, etc. Natomiast to wszystko odbywa się przez te osoby. Oni ci mogą dać bezpośrednio jakieś tam listy za jakąś kwotę, jakąś listę mailingową danych osób. Nie, to się tak nie odbywa. W tym programie piszesz do nich, oni ci mówią, jak dużo mają listę, z jakich regionów świata, też w jakich kategoriach, z jakich branż i masz przedziały w kwocie, w dolarach. I w momencie, kiedy ustalisz wszystkie szczegóły z tą osobą, stworzysz sobie takiego posta czy maila ze stroną przechwytującą twoją, czyli link do twojej strony przechwytującej, w taki sposób możesz zdobyć sobie kolejne maile. Jeżeli prowadzisz biznes za granicą, to się naprawdę bardzo opłaca. To są w większości to są sprawdzone osoby. Trzeba po prostu znać ten program Udemy i umieć sprawdzać osoby, czy one są rzetelne. Ale to jest banalnie proste sprawdzanie takich osób. O tym może w innym nagraniu, natomiast skorzystanie właśnie z solo adsów w Polsce, czy też znaczy za granicą, czy też w Polsce u osób, które mają bardzo dużo listy, wystarczy do nich napisać i spytać się, czy wyślą twoją wiadomość do danej grupy odbiorców, a za to na przykład, jeżeli dana osoba, czy ilość osób kupi twój produkt, to podzielicie się zyskami na przykład. Trzeba napisać i sprawdzić, czy jest taka opcja. Także do strategii marketingowej te dwa bardzo ważne ruchy są niezbędne, czyli ruch darmowy i ruch płatny, dzięki którym będziecie dawać wartość, będziecie uczyć ludzi, oni będą wam ufać, będą się zapisywać do was na listy, będą was rozpoznawać w różnych mediach, w zależności gdzie będziecie stosować waszą strategię, a pokazuję wam, że opcji jest mnóstwo i przez to, przez zaufanie, przez poznanie wasze w social mediach będziecie zdobywać klientów. Będziemy, ja też. Dobra. To tyle, jeśli chodzi o ruch darmowy i płatny w strategii marketingowej. Ja wracam do vloga, jak zawsze. Do zobaczyska. Dzięki za obejrzany materiał. Mam nadzieję, że także dzisiaj wyciągnąłeś jakieś wnioski i wartość z tego materiału. A my widzimy się jutro. Ja będę. Mam nadzieję, że ty też. Trzymaj się, ciśniemy na maksa i do jutra. Cześć.